Mija już 9 miesięcy od dnia, kiedy w swoje dłonie wziąłem iPhone'a 5S. Wtedy najlepsze i najnowsze dziecko Apple, jeśli chodzi o smartfony, bo nikt nie mówi już o telefonach komórkowych. I obok iPhone'a 5S zadebiutował również iPhone 5C, który nie wiem, co miał zaoferować, ale powiedzmy sobie wprost, że to jest pomyłka. I przez tę pomyłkę ktoś w Apple nie wpadł na genialny pomysł, aby zlikwidować wersję o pojemności 16 GB, jeśli chodzi o flagowy model. Żyjemy w XXI wieku, robimy tysiące zdjęć naszego jedzenia, nagrywamy zabawne filmy o długości 6 sekund i słuchamy muzyki ze Spotify Premium. Więc 16 GB to nie jest wystarczająca pojemność, jeśli ktoś płaci za telefon 3000 zł. Przysięgam. Skakałbym jak moje dziecko, gdyby najdroższą dostępną wersją byłaby wersja, która ma 128 GB wbudowanej pamięci. Tak jak mój iPad Air. Dlatego też skończyłem z wersją o pojemności 64 GB w kolorze srebrnym, bo złoty byłby dobry, ale dla dziewczyny, a gwiezdna szarość była zbyt czarna, jakkolwiek to brzmi. Po tych 9 miesiącach mogę powiedzieć, że nie żałuję zakupu, aczkolwiek irytuje mnie z czasem Touch ID. Touch ID, czyli czytnik linii papilarnej, który umiejscowiony jest w home buttonie, dzięki któremu możemy odblokowywać naszego iPhone'a, a także potwierdza zakupy w App Store i iTunes Store. I tutaj mała uwaga, jeśli uruchomimy ponownie iPhone'a, musimy podać hasło do naszego Apple ID. Ot, takie zabezpieczenie. Touch ID umożliwia nam przypisanie do 5 różnych odcisków palców, więc jeśli mamy serce, znajdzie się miejsce na jeden i nasz odcisk palca. I tu pojawia się problem. Obecnie mamy okres, który nazywa się latem, czyli jest gorąco, pocimy się i ogólnie jest okropnie. Okres, w którym Touch ID wariuje jeszcze bardziej niż wiosną. Mógłbym powiedzieć, że to moja wina, ale ten sam odcisk palca chwilę później umożliwia mi zakup głupiej aplikacji, a chwilę wcześniej uniemożliwia mi odblokowanie urządzenia. I tak dochodzimy do momentu, kiedy próba blokowania w sposób szpanerski naszego iPhone'a kończy się fiaskiem i musimy podać nasz sekretny czterocyfrowy kod, którego nikt nie zna, teoretycznie. Ogólnie Touch ID to fajne rozwiązanie. Pamiętam pierwsze dni, kiedy przed wszystkimi pokazywałem, jak to działa. I to nie było zwykłe przyłożenie palca. Gdy się popisujesz, robisz to z różnych stron, pod różnym kątem, tak żeby pokazać, jak zajebistą technikę ma się w swoim telefonie. Teraz spłonąłbym ze wstydu. No i czasem wpisanie kodu jest szybsze niż przyłożenie palca i oczekiwanie na reakcję urządzenia. Jak już jesteśmy w temacie nowości, to mamy możliwość nagrywania filmu w zwolnionym tempie. Filmy są w rozdzielczości 720p i mają 120 klatek na sekundę. I do tej pory nagrałem 3 takie filmy i jeden leci w tle. Nie oddalając się od kamery EyeSight, która nadal ma 8 megapikseli, mamy nową lampę błyskową, która nazywa się True Tone. Tłumaczę na nasze, jest to dwustopniowy flash, który ma zimną oraz ciepłą barwę, dzięki czemu zdjęcia, które są robione z lampą błyskową, wyglądają nam bardziej naturalne. I tutaj przykład. Po lewo zdjęcie psa bez użycia lampy błyskowej, a po prawej zdjęcie tego samego psa z lampą błyskową. Różnice widać gołym okiem. Procesor jest to dwurdzeniowy, 64-bitowy procesor Apple A7, który według Geekbench 3 ma zegar o taktowaniu 1,3 GHz. Do tego w dniu premiery był to pierwszy smartfon z procesorem 64-bitowym. RAM-u mamy 1 GB. I do tego wisienka na torcie, analizujący ruch koprocesor M7, który z tego co zacząłem się interesować, przyda się w aplikacji zdrowia w iOS 8. Kończąc temat nowości, iPhone 5S pojawi się w nowym kolorze, złotym, o którym coś tam wspomniałem wcześniej, aczkolwiek jest to bardziej szampański kolor, aniżeli złoty, ale niech im tam będzie. Pomijając te fakty, iPhone 5S wygląda jak iPhone 5. Jedynym powodem, dla którego go kupiłem, był fakt, że miałem iPhone'a 4S, który miał już 2 lata i na którym brakowało mi miejsca. No i bateria nie wytrzymywała nawet jednego dnia. Dla pocieszenia, bateria w 5S o pojemności 1570 mAh nie jest lepsza. Kiedy w ciągu miesiąca rozmawiasz przez 1800 minut i wysyłasz 1500 SMS-ów, musisz pogodzić się z faktem, że codzienne ładowanie to konieczność. No i dobrze mieć pogotowy jakiegoś powerbanka. 4S bateria przy włączonej transmisji 3G, kilku SMS-ach i słuchaniu muzyki leciała w ciągu dnia jak szalona. W 5S przy takim postrzeniu może wytrzymać nawet kilka dni. Na pocieszenie warto dodać, że bateria ładuje się szybko, a czas czuwania w 5S jest świetny. Tak mi się wydaje, jeśli naładuję iPhone'a przed pójściem spać na 100%, to 7-8 godzin później mam co najmniej 98% baterii. Jeszcze porównując 5S i 4S, kiedy po długim użytkowaniu 5S postanowiłem powrócić do swojego 4S, to czułem się jakbym trzymał cegłę. Małą, ciężką, czarną cegłę. Tym samym podoba mi się kształt, a także waga 5S. Dlatego też z zaciekawieniem patrzę na pogłoski iPhone 6. I tak kupię dopiero iPhone'a 6S, bo nie widzę sensu zmiany telefonu co rok. Jeśli chodzi o doświadczenia z użytkowania, na dobrą sprawę nie ma się do czego przyczepić, wszystko jest zoptymalizowane, nie ma przycień, przypadkowych zawieszeń, czy nawet restartów, które doświadczyłem na iPhone 4S, czy na Nokia 5800 Express Music i do tej pory nienawidzę tego telefonu.
gry działają płynnie, chociaż z drugiej strony jakie gry? Jeśli się spojrzy na moją kolekcję gier na iPhone'ie, to można się zastanowić, czy jestem poważny, czy żartuję. Prawdziwą kolekcję mam na iPadzie, ale tam mam więcej pamięci. No i większy ekran do grania w GTA chociażby. I w sumie nad tym mógłbym skończyć tę długą recenzję. To jak telefon wygląda, to kwestia gustu i nie każdemu musi się podobać to, że iPhone 5 i 5S mają 4-calowy ekran Retina o rozdzielczości 1136x640 pikseli. Akurat ja mam takie dłonie, że przy większym niż 5 cala ekranie musiałbym korzystać z pomocy drugiej ręki i to byłoby ekstremalnie śmieszne. Tutaj jeszcze dodam, że wbudowany głośniczek umożliwia nam słuchanie muzyki, a także oglądanie filmów. Jakość dźwięku nie jest jakoś szalenie zabójcza, ale jest dobra. I tu pora odpowiedzieć na pytanie, które ciągnie się za mną od listopada. Czemu kupiłem wersję 64GB, która kosztowała prawie 4000 zł? Bo nie było wersji z pamięcią 128GB. Tada! Czy potrzebuję takiej ilości miejsca? Tak. Kiedy robi się dużo zdjęć i nagrywa się dużo filmów, potrzeba dużo. Dużo wolnego miejsca. I na pewno iCloud tego nie lubi, bo jednak darmowe 5GB na synchronizację danych to za mało. Więc muszę pomyśleć na nowym pakietem. I nie używam iTunes. Muzyki słucham ze Spotify i to kolejny powód, dla którego rzuciłem się najdroższą wersję iPhone'a. Jednak prawdziwa prawda jest taka, że mając już iPada, także MacBooka z cudowną pandą na jabłuszku, tworzy się pewnego rodzaju rodzinę. W najnowszej wersji iOS'a, która pojawi się we wrześniu, będę mógł odbierać połączenia telefoniczne, czy też wysyłać SMS-y z MacBooka. O tym będę widział ja, ale mój rozmówca już nie. I to jest świetne. Co prawda mógłbym mieć telefon z Androidem i tutaj mówię o Nexusie 5 lub HTC One M8, ale jestem przywiązany do iPhone'a dnia, w którym otworzyłem pudełko z moim własnym iPhone'em 4S, którego kupiłem za moje własne zarobione pieniądze. Czy poleciłbym iPhone'a 5S? To zależy. Jeśli miałeś, masz, będziesz miał jakieś urządzenie z jabłuszkiem, to tak. Ale jeśli chcesz kupić iPhone'a tylko i wyłącznie po to, żeby mieć jabłko, to nie ma sensu, bo skończyły się czasy, że kogoś na ulicy jarało zobaczenie iPhone'a. A przez swoją specyfikę można łatwo się zachęcić do iPhone'a, iPada, iPoda, etc. I później wypisywać bezsensowne komentarze.